Mariusz Maksymiuk, Radio Biper Biała Podlaska. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Maja. Martyna. Uczennice której klasy, jakiej szkoły? Jesteśmy uczennicami klasy 3 PT, czyli usług i żywienia gastronomicznych. Znajduje się gdzie? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Pracownia? Gastronomiczna. Dlaczego żeście akurat wybrały ten kierunek nauczania? Gotowanie to już tak od dłuższego czasu było moją pasją i chciałam się w tym rozwijać bardziej. Jakieś programy kulinarne, które są non-stop oglądane? Teraz zbytnio nie ma czasu, ale wcześniej Ugotowani, Rewolucje Kuchenne Magdy Gessler tradycyjnie, Masterchef. Które to już wasze zajęcia? Który rok w ogóle tutaj? Trzecia klasa. No i jak wyglądają te zajęcia tutaj? Od czego zaczynaliście? Zaczynałyście? Czy są chłopaki? Czy więcej jest dziewczyn? Jak wyglądają zajęcia właśnie w tej pracowni gastronomicznej? Na pewno jest więcej dziewczyn niż chłopaków na naszym kierunku, ale też się zdarzają panowie. Jak wyglądają zajęcia w tej pracowni? Na czym się skupiacie? Jakie są umiejętności tutaj zdobywane? Jaka wiedza jest przekazywana przez waszych opiekunów? Co ciekawego tutaj robicie? Na zajęciach możemy wykazać się kreatywnością, naszą pomysłowością, możemy też się dzielić swoimi przepisami, które mamy już przetestowane. Uczymy się właśnie ładnego podania tych potraw, wykonania ich. No i robimy to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Czy kuchnia akurat tutaj, ta u was pracownia, jest taką pracownią doświadczeń, że wypróbowujecie nowe składniki, nowe w ogóle połączenia, nowe urządzenia, nowe maszyny, nowe przepisy? Tak, zdecydowanie, bo w domu na przykład nie mamy tych wszystkich sprzętów lub warunków, które mamy tutaj i możemy się rozwijać jeszcze bardziej. Praca w szkole i nauka w szkole i praca tutaj w pracowni to jedno. Również uczestniczycie w zajęciach w innych instytucjach, firmach, hotelach, gastronomii szeroko pojętej. Gdzie to jest? Jak to, na czym to polega? Jak to wygląda? To poza szkołą mamy kursy zawodowe, na przykład teraz mieliśmy kurs barmański lub kurs zgodnie z trendami nowymi właśnie wydawania potraw. Odbywamy też praktyki zawodowe poza szkołą w hotelach, w restauracjach. Ja na przykład w tamtym roku byłam na praktykach w Zamku w Janowie Podlaskim na restauracji. Martyna była w Dianie. Diana Le, przyjaciół Białej Podlaskiej, Rozkoszy, Dwór Droblin. W Zaciszu też, tutaj u nas w Leśnej Podlaskiej, w restauracji. Też ale również praktyki. W szkołach też rozmawiamy. Tak, w podstawówkach, w których są właśnie stołówki. Czy jest coś, z czym być może wiążecie swoją przyszłość pod kątem już nawet takim bardzo, bardzo docelowym, czyli która z potraw, które z warzyw być może, które z mięs jest waszym ulubionym, które z napoju? Ja na razie się skupiam na cukiernictwie, bo w przyszłości chcę zostać cukiernikiem, pójść do jakiejś szkoły specjalistycznej lub na studia, więc skupiam się jedynie na tych słodkich, przyjemnych rzeczach. U mnie jest akurat na odwrót. Bardziej mnie tak interesuje coś z potrawami mięsnymi, warzywnymi. Urządzenia, które są tutaj, jak byście oceniły? To jest najwyższy poziom tego, co może być obecnie? Jest na pewno bardzo dobry, bo w domu nie mamy tych samych warunków. Tu możemy się wykazać, bo mamy sprzęt i warunki do takiej rzeczy. Załóżmy, że mamy wehikuł czasu, przenosimy się w przyszłość. Gdzie siebie widzicie? Gdzie jesteście? Co robicie? Na razie może na początku w jakiejś kawiarni, którą ktoś inny prowadzi, żebym mogła się doszkolić, a później w przyszłości może otworzyć swój jakiś własny biznes z domowymi wypiekami. Jakaś pomoc kuchenna, związane coś z kelnerstwem, a później by się okazało. Znajdujemy się w pracowni gastronomicznej, w pracowni, która została wyremontowana. Dokonano tutaj wielu prac takich budowlanych, wykończeniowych. Mamy nowe mebelki, mamy specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, też nowy. Uczniowie tutaj realizują zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczą się przygotowywania potraw i napojów, prawidłowej obróbki surowców. Uczą się również korzystania ze specjalistycznego sprzętu oraz dobierania zestawy stołowej do przygotowanych potraw, właściwego podania tych potraw, aranżacji potrawy na talerzu,
Mogą też rozwijać właśnie tutaj swoje pasje kulinarne, korzystać z własnych pomysłów na potrawy. Zawód, który tutaj proponujemy, jest zawodem przyszłości. Branża gastronomiczna ciągle się rozwija, coraz większą uwagę przykładamy do jedzenia. W coraz większym też stopniu korzystamy z usług różnych zakładów gastronomicznych, więc ten zawód jest zawodem przyszłości, jest poszukiwany na polskim i europejskim rynku pracy. Powstaje coraz więcej też zakładów tego typu, coraz w większym stopniu też korzystamy z usług tych zakładów, tak? Chodzimy tak na obiady do restauracji, na kawę do kawiarni. Prawdopodobnie część z ekipy tych restauracji i kawiarni to właśnie wychowankowie tej szkoły. Mogą pracować w różnych zawodach, na różnych stanowiskach, począwszy od kucharza, po szefa kuchni, po menedżera sali konsumpcyjnej, bądź też podjąć się wyzwania, tak, i otworzyć własną działalność gospodarczą, własną restaurację, własną kawiarnię, bar, także realizować też się jako osoba taka zarządzająca firmą gastronomiczną. Szerokie perspektywy stwarza ten zawód. Młodzież bardzo chętnie przychodzi do nas do szkoły. Coraz mamy więcej uczniów w różnych zawodach, również w tym zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Jest to zawód, który uczy nas takich codziennych też czynności przygotowywania potraw, gotowania, aranżowania tych potraw. Ale też oczywiście możemy wybrać dalszą ścieżkę zawodową w tym kierunku, czyli podjąć pracę właśnie w branży gastronomicznej. Możemy również kształcić się dalej, pójść na studia wyższe, związane oczywiście z żywnością, z gastronomią. I tutaj też możliwości są ogromne, więc perspektywy nauki i późniejszego zdobywania doświadczenia, wykształcenia, tak, są duże, dlatego ten kierunek też cieszy się ogromnym zainteresowaniem w naszej szkole. Dzień dobry, Beata Kalwarczyk-Warpas, wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Witam Państwa. Pani dyrektor, jak doszło do tego, że akurat ta sala zyskała zupełnie nowe oblicze? Sala wymagała remontu. Przymierzaliśmy się już do tego remontu przez kilka lat. Nie spełniała ona ani norm estetycznych. Młodzież pracowało się mało komfortowo. Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem rozwijającym się w naszej szkole, więc po to, żeby dzieciom się pracowało przyjemnie, miło, bezpiecznie również, bo wymianie uległy wszystkie sprzęty AGD, zdecydowaliśmy o natychmiastowym już w tym momencie remoncie tej pracowni. Dużo się zmieniło? Wszystko się zmieniło. Pracownia, można powiedzieć, została wykonana od podstaw. Wszystkie przyłącza, ściany, meble, tak jak wspomniałam wcześniej, sprzęt AGD. Także ona wygląda zupełnie inaczej. To nie jest ta pracownia, którą dysponowaliśmy wcześniej. Takiej pracowni przyjemność i się uczyć i przyjemność uczyć. Tak, oczywiście młodzież bardzo chętnie tutaj odbywa zajęcia, wręcz mamy do czynienia z rywalizacją grup. Klasy żywienia są podzielone właśnie na takie grupy zajęciowe, więc tutaj negocjacje pomiędzy każdą z nich, która dzisiaj na tej noże nie idzie. Absolutnie nie dopuszczamy do takich sytuacji, wszystko załatwiamy mediacjami pokojowo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.